Dzień dobry, witajcie. W dzisiejszej recenzji Ultrafon, czyli Samsung Galaxy S22 Ultra. To smartfon ultra pod wieloma względami. To popis możliwości technologicznych Samsunga. No i jednocześnie jeden z fajniejszych flagowców, jakie w tym roku będziecie mieli na rynku. Zaczynamy od powierzchowności tego urządzenia. Jak widzicie i pewnie już doskonale wiecie, Galaxy S22 Ultra odbiega znacząco, odbiega wyglądem od swoich dwóch braci, czyli podstawowego S22 i S22 Plus. To oczywiście dlatego, że jest to model wyposażony w rysik i zastępujący niejako w gamie Samsunga serię Galaxy Note. Jest więc taki bardziej note'owy, bardziej kanciasty, bardziej o klasycznej linii, ale powiem Wam szczerze, ja tą stylówę kupuję, podoba mi się. Kiedy widziałem pierwsze rendery, to powiem szczerze, że tak patrzyłem, o rany, co oni zrobili. Ale na żywo okazało się, że wygląda to całkiem fajnie, chociaż nie wiem, czy wybrałbym wersję czarną. Są dużo ciekawsze kolorki do wyboru, na przykład czerwony. O, ten to robi. Smartfon ma fajnie ściętą górną i dolną ściankę, są w zasadzie płaskie i fajnie zaokrąglone boki. Pomimo swoich dużych wymiarów, jak widzicie, fajnie leży w ręku i dobrze się go trzyma. Ten matowy tył trochę się brudzi, no ale zdecydowanie mniej niż błyszczące. I z tego, co zauważyłem, jest raczej odporny na zarysowania, podobnie jak front. No w końcu jest Victus. Tego telefonu używałem dobrze ponad miesiąc i nie udało mi się jakoś specjalnie go zdemolować. Także wydaje mi się, że jeżeli chodzi o trwałość, o sztywność obudowy, jest tu po prostu super, a dodam jeszcze, że całość jest wodoszczelna. Także jeżeli chodzi o design, jestem zdecydowanie na tak. Ekran Samsunga Galaxy S22 Ultra to po prostu bajka. Odświeżanie do 120 Hz i to w rozdzielczości nie tylko Full HD+, ale i w 2K. Bajeczna wręcz wysoka jasność, 1750 nitów. W praktyce, powiem Wam tak, słońce, śnieg dookoła, a ja wszystko doskonale na tym ekranie widziałem. Także jeżeli szukacie smartfona, który doskonale będzie się sprawdzał w słoneczne dni przy bardzo, bardzo, bardzo silnym oświetleniu, to właśnie ten ekran to po prostu jest czysta rewelacja i tu w zasadzie nie ma się nad czym rozwodzić, bo można cytować mnóstwo cyferek, ale po prostu lepiej skupić się na praktyce. Wierzcie mi, to jest jeden z najlepszych wyświetlaczy, jakie w życiu na oczy widziałem. I w zasadzie na tą chwilę ja nie widzę na rynku smartfona, który mógłby z nim w ogóle konkurować, nawet próbować startować do niego. Oczywiście to AMOLED z LTPO2, także jest genialna kolorystyka. Do tego ekran współpracuje z rysikiem. Rysik mamy w obudowie smartfona, czyli mamy Note i SE w jednym. Po prostu rewelka i tyle. Niestety czar pryskał, ilekroć korzystałem z podekranowego czytnika linii papilarnych. No nie wiem, co tutaj zrobili źle, ale z moimi palcami ten czytnik za Chiny Ludowe nie chciał współpracować. Czasem udało się odblokować za pierwszym razem, ale czasem musiałem przykładać palec po 2-3 razy i nadal szału nie było. Alternatywnie można skorzystać, dodam, z rozpoznawania twarzy, które działa zdecydowanie lepiej i w moim przypadku działało też szybciej. Teraz kilka słów o stronie komunikacyjnej tego smartfona. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Dźwięk podczas rozmów ekstra. Nie zauważyłem problemów z działaniem któregokolwiek z modułów łączności. Nawet w takich, powiedzmy, kłopotliwych miejscach ten smartfon dawał radę tak, jak przystało na flagowca, czyli naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o muzykę, no to oczywiście mamy głośniki stereo, ale grające tak trochę niekoniecznie flagowo. Są przyzwoite, ale nie rewelacyjne, a według mnie w tym smartfonie, tak jak wszystko powinny być ultra. Szkoda trochę, że zabrakło tradycyjnie już mini jacka, ale ogólnie ze strony komunikacyjnej tego urządzenia jestem zadowolony. Niczego tutaj nie brakuje. A i wspomnę jeszcze, bo chyba nigdy przy testach Samsunga o tym nie wspominałem, a to jest dla niektórych zapewne ważne. Tutaj jest od razu preinstalowana w dialerze aplikacja rozpoznająca spamowe niechciane połączenia i pokazująca to nam na ekranie, oczywiście z możliwością od razu blokowania tychże połączeń. I jak już tak zacząłem nieśmiało wspominać na temat interfejsu, no to oczywiście One UI wersji 4.1. W mojej ocenie jest to świetny interfejs, bardzo fajnie przystosowany właśnie do smartfonów z nieco większym ekranem, bo w większości przypadków mamy tu jasny podział na część taką informacyjną i część roboczą w dolnej części ekranu, czyli klikamy tak, powiedzmy, w zasięgu kciuka. Oczywiście wyposażenie jest przebogate, Samsung preinstaluje nam nie tylko pakiet Google, ale też Microsoftu, jest też kilka innych preinstalowanych APEK własnych Samsunga aplikacji, które zastępują te od Google'a. Mamy w czym wybierać, wiadomo, na początku trochę trzeba będzie tam uporządkować, jeżeli czegoś nie
potrzebujemy, możemy sobie to wywalić. Niemniej po poświęceniu odrobiny pracy ten interfejs naprawdę da nam bardzo dużą satysfakcję i dużą wygodę obsługi smartfona. Samsung dorzucił rysik, zatem pamiętajmy, że jeszcze możemy pewne rzeczy robić rysikiem. Bardzo fajnie działa rozpoznawanie pisma ręcznego. Możemy sobie na przykład odręcznie wpisywać wiadomości czy tam maile. Oczywiście rysikiem możemy sobie śmigać po interfejsie zamiast palcem. Możemy również robić notatki na zablokowanym ekranie i w ogóle sobie szkicować na przykład na zrzutach ekranu, żeby tam komuś coś domalować, jakieś uwagi do maila czy na mapie, co tam chcemy. Dodatkowo jeszcze rysik obsługuje gesty w powietrzu. Możemy sobie na przykład zdalnie wyzwolić migawkę w aparacie, żeby strzelić selfiaka właśnie za pomocą tego rysika. Rysik ma bardzo małe opóźnienie i pisanie za jego pomocą czy rysowanie sprawia naprawdę wrażenie naturalnego, tyle że zakrzywienie brzegów ekranu odrobinę ogranicza nam tą powierzchnię roboczą, no bo jak wyjedziemy za daleko, to ten rysik ucieknie gdzieś w bok, ześlizgnie się z brzegu ekranu. Oczywiście mamy tutaj też tryb DeX pozwalający zamienić smartfon w minikomputer. Jest funkcja połącz z Windows. Bocznemu przyciskowi możemy przypisać dodatkowe działania, jak choćby włączenie latarki czy aparatu dwuklikiem. Mamy też do dyspozycji boczny panel skrótów i oczywiście pakiet zabezpieczeń NOX. A jak to wszystko działa? Teraz pewnie niektórzy z Was skrzywią się, jak powiem, że w środku pracuje Exynos. Najnowszy Exynos 2200, który ma być równoważnikiem topowego Snapdragona. I słuchajcie, według mnie jest. Telefon jest bajecznie płynny, bajecznie wydajny, ociera się o bańkę Wantutu, także lipy naprawdę nie ma. Czy się nagrzewa? No cóż, w roli grzejnika sprawdza się całkiem nieźle, ale wiecie co, w tym roku testowałem już znacznie mocniej nagrzewające się smartfony, także ten mieści się moim zdaniem w granicach przyzwoitości, a throttling jest, ale nie jakiś tam straszny. Widzimy go przede wszystkim w benchmarku, bo podczas grania to raczej trudno go będzie dostrzec i grając nie udało mi się rozgrzać tego smartfonu tak jak w trakcie benchmarku, także to też o czymś świadczy. Nie wiem na ile to był efekt działania tego niechlubnej sławy optymalizatora wydajności, ale jednego jestem pewien. Nawet najbardziej wymagający użytkownik będzie z wydajności tego smartfona zadowolony i koniec. Tradycyjnie pomarudzę, że Samsung znowu nie dał gniazdka na kartę microSD i to nie dlatego, że pamięci wewnętrznej jest zbyt mało, tylko po prostu zawsze chciałbym móc dołożyć więcej w razie potrzeby. O akumulatorze nie powiem już tak ciepło. Co prawda jest spora bateria, bo 5000, czyli taki aktualny standardzik, jest całkiem szybkie 45-watowe ładowanie, ale po pierwsze Samsung poskąpił nam ładowarki. Słuchajcie, w telefonie za dobrze ponad 5000 nie dają ładowarki. Ludzie, litości. Dla mnie to nonsens. A sama bateria, mimo dużej pojemności w tak wypasionym i jednak wymagającym smartfonie, nie wystarcza na długo. Dzień pracy to jest taki standard w wydaniu Galaxy S22 Ultra na cuda i na więcej. Raczej nie licz się, chociaż po dłuższej eksploatacji mam wrażenie, że telefon odrobinę, nazwijmy to, nauczył się moich nawyków i ładował się wolniej w nocy, ładował się szybciej w dzień i generalnie udawało mi już się wytrzymać z nim 2 dni bez ładowania. To nie była norma, także raczej trzymajcie się tego jednego dnia. Natomiast w razie potrzeby wiedzcie, że jest szansa, aby ten telefon jednak te 2 dni pociągnął. Ale więcej to już nie ma opcji. Dodam, że jest ładowanie indukcyjne i jest ładowanie zwrotne. Ale tu znowu jedną rzecz schrzaniono. Otóż, chcąc doładować na przykład smartwatch czy słuchawki, nie możemy równocześnie ładować naszego smartfona kabelkiem od ładowarki. Kiedyś można było ładować jednocześnie jeden smartfon, od niego czy słuchawki, czy smartwatch, czy nawet drugi smartfon, bo i tak sobie czasem radziłem. Teraz już niestety nie można, czyli doładowując cokolwiek tym smartfonem, rozładowujemy jego baterię. Nie mamy już możliwości chociażby podtrzymywania za pomocą ładowarki stałego poziomu naładowania. Możliwe, że chodziło o nagrzewanie się urządzenia. Możliwe, że wyeliminowano tą funkcję po to, by bateria była trwalsza. Niemniej przełożyło się to ujemnie na praktyczność urządzenia. W modelach Ultra przyzwyczailiśmy się do tego, że otrzymujemy wypasiony aparat fotograficzny. I tak też jest tym razem. Mamy tutaj główną matrycę 108 megapikseli z obiektywem o świetle 1.8 i laserowym autofokusem, detekcją fazy i optyczną stabilizacją obrazu. Kolejny z aparatów to szerokokątny 12 megapikseli z przysłoną 2.2 i
cyfrową już stabilizację. Potem mamy jeszcze dwa teleobiektywy. Jeden klasyczny, a drugi, jak widzicie, peryskopowy. Oba współpracują z matrycami 10 megapikseli. Pierwszy, ten peryskop, ma przysłonę 4.9. No nie dziwi, ale za to daje 10-krotny zoom bezstratny i ma stabilizację. Drugi, ten klasycznej budowy obiektyw, ma przysłonę 2.4 i daje przybliżenie 3 razy, czyli na przykład możemy sobie go wykorzystać do portretów. Jakie te aparaty robią zdjęcia? No jak myślicie? Przegenialne. Aparat główny zapewnia świetne zdjęcia w dzień i bardzo, bardzo dobre zdjęcia w nocy. Nawet nie trzeba włączać trybu nocnego, chociaż tutaj oczywiście w oprogramowaniu się znalazł. Mamy osobny, wykrywany przez sztuczną inteligencję tryb do fotografowania księżyca, a czasem warto też skorzystać z aparatu szerokokątnego, który tutaj również jest znakomity. Przede wszystkim oddaje kolory w podobnej manierze jak aparat główny. Ciężko się zorientować, które zdjęcie, którym aparatem zostało wykonane, jeżeli sobie wytniemy kawałki, patrzymy tylko pod kątem odwzorowania barw. No bo odwzorowanie detali siłą rzeczy już będzie nieco inne. Co równie ważne, ten aparat nie pogarsza znacząco jakości odwzorowania detali w skrajach kadru. To jest charakterystyczne dla obiektywów szerokokątnych, ale tutaj ten efekt jest stosunkowo mało zauważalny. A teleobiektywy? No cóż, ten z największym przybliżeniem niekoniecznie nadaje się do zdjęć w ciemności, no bo wiadomo, tutaj przysłona robi swoje. Natomiast ten pośredni jest całkiem okej w zasadzie w każdych warunkach i ciężko tutaj cokolwiek narzekać. A jeżeli pytacie się o efekty zoomu, to przyznam szczerze, że widzę naprawdę mega postęp pomiędzy tym pierwszym Space Zoomem, jaki zaoferował 2 lata temu Samsung. Tam szału nie było, to był tylko bajer. Teraz już, nawet z tym maksymalnym 100-krotnym przybliżeniem, daje się zrobić zdjęcie, na którym coś widać. Nadal oczywiście widzimy, że jest to generowane cyfrowo, tam detali jest nie za dużo. Niemniej te fotki wyglądają już o niebo lepiej niż we wcześniejszych generacjach Space Zoomu, także wydaje mi się, że tym razem Samsung odwalił naprawdę dobrą robotę i te zdjęcia już w pewnych określonych warunkach mogą już okazać się w miarę użyteczne, chociażby po to, żeby podejrzeć, nie wiem, ile osób stoi na szczycie góry i je policzyć, bo twarzy to nie rozpoznamy oczywiście, ale już sylwetki ludzkie jak najbardziej widać. Widzicie w tle zdjątka właśnie wykonywane tym zoomem. Przyznacie, że jak na zdjęcie wykonane smartfonem, to są całkiem. Aparat do selfie też bardzo dzielnie sobie radzi. Co ważne, bardzo rzadko zdarza mu się przepalić tło, co w zasadzie ja osobiście uznaję za typową cechę aparatów do selfie. Tutaj efekt ten jest stosunkowo mało dokuczliwy. A na co mogę ponarzekać? Przede wszystkim na rozmywanie tła. Zarówno przednim, jak i tylnym aparatem nie zawsze udaje się ono idealnie. Mamy do dyspozycji sporo różnych efektów, ale jednak czasem oba aparaty zdają się gubić przy zbyt skomplikowanym tle i przy zbyt skomplikowanej fryzurze, na przykład fotografowanej osoby. Inne telefony też to mają, niemniej tutaj już, prawdę mówiąc, spodziewałem się jednak odrobiny postępu w tej materii. Niespecjalnie też jestem zadowolony ze zdjęć makro. No jakoś mi kurcze nie wychodziły. W kwestii zapisu wideo również jest super. Możemy nagrywać nawet w 8K, nie wiem po co, ale możemy. Natomiast w niższych rozdzielczościach mamy opcję śledzenia obiektu. Mamy świetnie działającą stabilizację, możliwość przełączania się pomiędzy obiektywami bez przerywania zapisu. W tym oczywiście możliwość przełączenia się na aparat przedni, chociażby do vlogowania. Mamy świetną kolorystykę, świetny dźwięk, znakomitą płynność obrazu. Jedyne, czego bym nie polecał, to nie polecam nagrywania tym aparatem peryskopowym teleobiektywem przy słabszym oświetleniu, no bo tutaj już wiadomo, siłą rzeczy z racji tej przysłony 4.9 wyjdzie kiszka. Czas na podsumowanie. Chyba już się domyślacie, że w zasadzie polecam ten smartfon bez większych zastrzeżeń. Oczywiście zastrzeżenia pewne mam, natomiast ogólny obraz urządzenia jest jak najbardziej w moich oczach pozytywny i chcąc wydać potworną kwotę na smartfon, mocno mi się zastanawiam, czy wybrać Galaxy S22 Ultra ze względu na aparat, czy jednak pozostać przy Galaxy Z Fold ze względu na duży wyświetlacz. I powiem wam szczerze, że miałbym duży zgryz i myślę, że ktoś, kto chce położyć 6 albo więcej tysięcy na smartfon Samsunga, będzie miał podobny zgryz. Ale wróćmy do naszej Ultry. Design jak najbardziej na propsie. Wyświetlacz po prostu przegenialny, przewspaniały. Tutaj ciężko powiedzieć o nim cokolwiek złego. Podobnie jak ciężko powiedzieć cokolwiek złego na temat interfejsu i płynności działania tego telefonu. Zdjęcia i filmy również są z najwyższej półki, chociaż nie do końca jestem zadowolony z
makro i z rozmywania tła. Bardzo niezadowolony jestem z działania czytnika linii papilarnych, szczególnie na mrozie przy niższych temperaturach, gdy mamy wilgotne dłonie, on bardzo często zawodzi niestety. No i nie do końca jestem zadowolony z osiągów baterii, tu jednak rozumiem, że jest to smartfon naprawdę wypasiony, a włożenie większego akumulatora spowodowałoby dalszy wzrost wagi i być może wymiarów obudowy, także powiedzmy, że mamy tutaj trochę chyba wymuszony taki kompromis, no ale też przyznaję obiektywnie, dramatu nie ma. Ale fakt, oczekiwałbym trochę więcej. Głośniczki też mogłyby być lepsze, ale powiedzmy, że są wystarczające. Tak naprawdę chciałbym jeszcze tutaj mieć jednak mini jacka i miejsce na kartę microSD. Bardzo sobie chwalę wodoszczelność obudowy i ogólną wytrzymałość, odporność tego urządzenia na trudy codziennego użytkowania. Natomiast to, że w komplecie nie jest dodawana odpowiednia ładowarka pozwalająca w pełni wykorzystać 45-watowe szybkie ładowanie, to jest dla mnie jakiś ponury żart. Gdyby to był telefon za 200-300 zł, brak ładowarki byłby zrozumiałą oszczędnością. W przypadku telefonu za ponad 6 tysięcy to jest skąpstwo, nie oszczędność. Przykro. Tym niemniej jest to jeden z najlepszych flagowców tego roku i chociaż mamy raptem marzec, ja już teraz zaryzykuję twierdzenie, że do końca roku ten smartfon na moim osobistym podium trzech najlepszych urządzeń pozostanie, a wy, jeżeli tylko was stać, czego serdecznie wam życzę, to sobie go kupcie. A teraz, z niekłamanym żalem, odkładam już Galaxy S22 Ultra do pudełeczka i biegnę testować dla was kolejny smartfon. Zatem do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.